Fuck! Przeskakuj, May. Przeskakuj, 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 kurwa, oni cię doganiają! Dawaj! Dawaj, Mario! Dawaj, Mario! Siema wszystkim, dzisiaj Night in the Woods, jak widać po naszej kotce, która jest lesbijką, a właściwie biseksualną osobą, jak się okazało w zeszłym odcinku. Znaczy, okazało się to na pewno wcześniej, tylko ja dopiero teraz to zauważyłem i mamy naszego kolegę Angusa, który jest gejem. Razem ze swoim kolegą Gregiem, gejują się nawzajem. Fajnie, fajnie, fajnie. Oglądacie kanał Przegryw, dzisiaj będzie trochę głośniej, bo dzisiaj u nas w studiu nagrywa Igor z kumplami, coś nagrywają, nie wiem co kurwa dokładnie, ale jakieś tajne, tajniackie projekty, a my zapierdalamy w Night in the Woods, proszę bardzo. Lubię zapierdalać. Tak, jest w porządku. Matka nas tutaj zabierała, żeby pograć we frisbee. Dostałem kiedyś w zęby frisbee na całej prędkości. Jezu. Casey i ja rzucaliśmy w siebie tym czymś. Okej. Ale przestaliśmy po frisbee. Znaczy, że rzucaliśmy w siebie rzeczami, o to i chodziło pewnie. Post-it. No tak, nie karmić i nie dotykać przyrody. No tak, dokładnie. Aha, właśnie, to już było w ostatnim odcinku, prawda? Było. To dziwne miejsce jest. Tutaj jest bardzo dziwnych dużo rzeczy, bla 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 bla. Dobra, idziemy. Idziemy w stronę lasu. Idziemy do lasu. Nie boimy się niczego. Przybliżę sobie mikrofon, żeby się lepiej słyszeć, bo lubię się słuchać. Siebie samego, siebie samego, siebie samego! Jakaś góra. Hop, 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 hop. Idziemy pod górę, a potem będziemy mogli iść pod górę tutaj, prawda? No oczywiście, że będziemy mogli, ale tu mamy kominek. Czy co to jest? Wygląda jak wielki klucz. Wygląda jak kominek, wygląda jak wielki klucz, wygląda jak chatka wiedźmy z Blair. Dobra, ten już się zmachał. Tak, mam astmę i wiesz. Masz tak samo jak on, spoko. Sorry, że musiałaś czekać. A nie biegałeś kiedyś? Tak, ale nigdy nie skończyłem biegu. To dlaczego cały czas startowałeś w nim? Nie mam pojęcia, o co chodzi. To jest jak... Lime kiln, I think? Nie wiem, co to jest lime kiln. Lime to jest limonka. Kiln? Nie mam pojęcia. Limes? Limonki? Limestone. Aha. Lubisz robić coś i... Ale lubisz robić coś, robiąc coś innego i to staje się właśnie tą rzeczą. Wiem, o czym on mówi. Miałem tak często jeżdżąc na narty, jeżdżąc na snowboard, jak jeździłem do Austrii czy tam do Włoch. Najbardziej lubiłem właśnie te stoki austriackie lub włoskie. Niestety tutaj nie jestem kurwa patriotą. I jak tam jeździliśmy, to zatrzymywaliśmy się albo na apreski, czyli tam później po nartach, albo w środku się wypijało jednego weissbiera, dwa weissbiery, jadło się Wiener Schnitzla i to mi sprawiało większą rajdę niż samo jeżdżenie na tym snowboardzie. A uwielbiałem jeździć. Okej. To jest dziwne, bo... Limestone. Aha! Limestone to chyba pumex jest, nie? Albo pumex, albo gąbka. To zrobione ze szkieletów potworów morskich, czyli tam z krewetek i tak dalej, sprzed miliona lat. Jak wiemy, też ropa jest z tego zrobiona. A więc to było w pewnym momencie pod wodą. Niemożliwe. No, wiesz, skały nie kłamią. A, dobra, limestone to pewnie jakiś wapniowa skała. No kurwa, coś takiego. Nie? Dobra, tu gdzie stoimy, to było straszne, potworne, morskie stworzenia. To naprawdę niepokojące i zajebiste. To jest historia. Dobra, możemy iść. I kolejny kominek. Ale to nie ten bloger, to nie Jason Hunt. Tylko kominek. Dobra, co chcesz jeszcze powiedzieć? Potrzebujesz przerwy? Nie, jest wszystko w porządku. Nie ma problemu. A więc to miejsce było pod wodą, tak? I gdzie ta woda poszła sobie? No nie wiem, do oceanu, tak mi się wydaje. Wyparowała, debilu. I wiesz, ziemia cały czas się zmienia i piętrzy, i pojawiły się góry, ją wypchnęły. I tu, gdzie była taka płaska przestrzeń. To dziwne, że rzeczy są w tej chwili takie nudne, a kiedyś to się działo. No tak, bo to przecież proces, który się działo w ciągu minuty, nie? Jest jeszcze więcej, słyszycie te śmiechy? Oni tam robią śmieszne rzeczy, więc wiecie. Jest więcej dziwnych rzeczy niż
które się zdarzyły, o których możemy się dowiedzieć później. Dobra, możemy iść. Cool, cool. No i kolejny kominek, przy nim też się zatrzymamy, czy nie? Tak, przy nim też się zatrzymujemy. Whis! Na pewno wszystko w porządku? Tak! Sorry. Naprawdę, w porządku. Odpocznij chwilę. Okej. Okay. Powinnam wiedzieć to wszystko o tych morskich kreaturach, skałach, czy czymkolwiek. O limestone. Ale poszłam na klasę z dinozaurami. Co się stało? Wszystko było zajęte. Bo te klasy się szybko zapełniały. Założę się i... I kocham dinozaury, to tak jak ja, no właśnie, kto nie? Rzeczy były tak straszne i tak bardzo spoko wtedy. Umarlibyśmy w przeciągu, nie wiem, 5 minut, ha ha ha. No tak, starożytne stworzenia zjadłyby nas bez problemu. Cieszę się, że pomiędzy nami są te miliony lat, dziwne. Dobra, stary, czas. Czas sprawia, że najbardziej niebezpieczne rzeczy stają się mniej niebezpieczne. Przynajmniej większość. Dobra, idziemy? Tak, prawie jesteśmy na szczycie. Taka łagodna, miła muzyczka. Wow, wow. O, mój stary obóz skautowy. Chodziłem tutaj z moim oddziałem jakąś dekadę temu. Jesteś teraz tym morskim, starożytnym potworem. Tak na to wygląda. Jest ten obóz, kurwa? No nie wygląda. A, okej, teraz wygląda. Jezu, przypomina mi się teraz Firewatch gra, której nie przeszedłem, a szkoda, kurwa, bo była naprawdę fajna. Taka też indie gra, dziwna dosyć, niepokojąca i naprawdę spoko. Dobra, Angus. Co? Zrobiliśmy kiedyś młyn i każdy zrobił swoją notkę tam, którą przypięliśmy do tego wirnika. I kiedy... Aha, kiedy co? Nie zrozumiałem, kurwa. Coś... No dobra, to czekajcie. On mówi o tym, że kiedy zaczynał ten wiatrak działać, to ta notka odlatywała jak helikopter i my mieliśmy takie zdarzenie, pamiętacie? Nie wiem, czy pamiętacie, pewnie pamiętacie. Chyba to było w ostatnim odcinku albo w przedostatnim odcinku, gdzie na dachu byliśmy i tam na dachu zrobiliśmy właśnie tak, że zaczęło coś wirować i wyleciała jakaś notka. Parę z nich wróciło tutaj. To naprawdę niezły przypadek. Nie, takie było założenie. Każdego roku czytaliśmy notki z poprzedniego. Sprawdzę, czy mi się uda samej znaleźć takie rzeczy. No już znalazła. Poczekam tutaj przez chwilę, ok? No dobra. Wydaje mi się, że są jakieś więcej. Chyba je zauważyłem. Dobra, pójdę spojrzeć, idę. Dobra, gdzie te kurwa notki? Dobra, jest tutaj jedna. Mam jedną. A to co, mam od razu do niego pójść, czy mam pozbierać wszystkie? Chyba pozbierać wszystkie, nie. Chyba po jednej jednak trzeba. Dobra, jeden chuj. Hop, 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 masz kurwa tę notkę, masz się nią udław, skurwielu. No chyba zebrała się wszystkie. Przynajmniej z tego co widzę. I mam naprawdę dobry punkt widokowy. Przeczytajmy je. Poczekaj. Czy powinniśmy? Powinniśmy je chyba zostawić skautom. Nie, jest w porządku. Każdy... Nie przetrwałyby tutaj zimy. Okej, przeczytajmy jedną. Dobra. Ta jest trochę porwana. Może ptak ją dopadł. Przeczytaj tą porwaną. Jestem strasznie nieszczęśliwy i jesteście jedynymi ludźmi, którzy o tym wiedzą. O, jak miło, okej. To pewnie była jego. Co? Nic się nie zmieniło. To mogły być te same notki, te same nasze notki sprzed 10 lat. Tak. To jest jakby nieskończone z ludźmi. Pewne rzeczy po prostu nie przestają być. I czynić nas tym, czym jesteśmy. No i co dalej? Wow, weszło jej coś do głowy. Co się stało? A, teraz wracamy, tak? Wracamy przez las. No cóż. To była niezła wyprawa. To było o wiele łatwiejsze, kiedy miałem 11 lat.
Przeszliśmy przez, nie wiem co, 3 bramki, żeby się tutaj dostać. Straciłam rachubę. Dziwne. Wydawało mi się, że jest tutaj otwarte. Gotowy? No, już niedaleko, idziemy. No, już zaczęło być mrocznie trochę. Mamy z tyłu te świecące... Oho, groby. Groby, co? Tak, no tak, zapomniałem o nich. One były zamieszane w masakrę w Posum. I to było wtedy, kiedy górnicy starli się z Gwardią Narodową. To było jakieś 100 lat temu. I dlaczego te groby są tutaj? Wydaje mi się, że to byli ci źli. I trochę górników nie chciało, żeby... Kilku górników nie chciało, żeby oni byli pochowani w miasteczku. Aha. No, jest tutaj parę starych cmentarzysk z czasów kolonialnych. Wydaje mi się, że jest jeden tutaj też. No, to jest niepokojące. Tylko kości. Starożytne kości rekinów! Widzisz? Nic nie pozostało strasznego. No dobra, przyznam, że robi się bardziej niepokojąco. Jeszcze bardziej. Co to kurwa jest? Dlaczego tu jest jebana przepaść? Co jest kurwa, Angus? Dlaczego mnie tutaj zaprowadziłeś? Wow, naprawdę jesteśmy wysoko i naprawdę daleko. Widzę miasto stąd. Nie widzę miasta stąd. Miasto jest na południe od nas. Za czymkolwiek. I co, i mamy poczekać, tutaj aż coś się stanie? Ty mi powiedz, ty jesteś ekspertem. No może poczekajmy tutaj i zobaczmy, czy coś się stanie. Świetna, kurwa, taktyka. Taktyka roku, kurwa. Jan Karol Chodkiewicz, taktyki. Kurwa, czekania na ducha. Piękna noc, prawda. Kiedy byłam w szkole, nie widziałam tylu gwiazd. I to zawsze wprawiało mnie w smutek. No tak, tutaj naprawdę jest miło. Chciałabym znać konstelacje tak jak ty. Ona zna przecież konstelacje, przecież chodzi kurwa na te lunety z tym gościem. Co? No wiesz, te wszystkie imiona i te historie. Chciałbym, ja nigdy nie pamiętam żadnej niż... Ta tutaj to jest chyba dzwonek czy coś, nie? Nie. Nie pamiętasz tego, tej nocy, kiedy byliśmy na takim naszym najdłuższym ognisku i zobaczyliśmy i oglądaliśmy te konstelacje razem i opowiedziałeś nam wszystko o nich? Tak się nigdy nie stało, wiesz? O wow, a może to był sen albo coś takiego? Jezu, ja teraz to ledwo pamiętam. Ciekaw jestem, jakie nieprawdziwe konstelacje i historie śniłaś. Okej, rozśmiesz mnie. Ja znajdę konstelację, a ty mi o niej opowiedz. No dobra. Dobra, jak będziemy tak szukać jak wtedy, tą lunetą. Dobra, znajdź mi konstelacje. Mają być sztuczne czy prawdziwe? Tylko te, które pamiętam albo śniłam wtedy. Okej, czyli jakiekolwiek. Pamiętasz pana Czazokowa? Tak, pamiętam nauczyciela. Ma teleskop na dachu i ostatnio widziałem wiele gwiazd patrząc przez niego. To super, teleskopy są super. Ja też chciałbym mieć teleskop. Ja też chciałem mieć kiedyś teleskop i dostałem teleskop i użyłem go raz, jak była pełnia i to było chujowe w sumie, bo ta pełnia kurwa niestety była taka, że wypalało właściwie oko i nie było nic tak za dobrze widać, trzeba było jakiś filtr nałożyć. No a potem nie wziąłem go nigdy w jakieś miejsce, gdzie było rozgwieżdżone niebo, natomiast niedawno widziałem, nie pamiętam u kogo, kurwa, nie nauka to lubię, tylko astrofaza, o, gość z astrofazy, byliśmy na Mazurach i on miał swój teleskop i mi pokazał Jowisza przez ten teleskop i ten Jowisz, no wyglądał jak taka kula kurwa z bekonem. On był mały tak na dobrą sprawę, to nie było tak, że patrzysz przez ten teleskop i patrzysz, o kurwa, jaki Jowisz w pizdę. Tylko po prostu taka mała kulka, którą widziało się dopiero jak się porządnie skoncentrowało i wtedy dopiero się widziało naprawdę Jowisza i właściwie te pasy. I on oczywiście nie był jakoś super ostry i tak dalej, ale no mimo wszystko jednak jest to jakieś takie ciekawe przeżycie, jak patrzysz na coś, co jest odległości od kurwa no naprawdę setki kurwa milionów kilometrów, jak nie więcej. Dobra, popatrzmy. No, tu dajesz, tu, nie, jeszcze raz, tu, tu. No co jest kurwa, tu? Nie da się tak?
Kurwa. Dawaj mi te gwiazdy. To w takim razie dotąd, tak? Dobrze? Nie. No i co to jest? Aha, dobra. Pyk. Aha, to jest tamten. To jest papież. I on zionie ogniem. O, ten jest prawdziwy. Albo ten koleś, który jest. Rubello. Jest jego statua naprzeciwko kościoła. O, nigdy tam nie poszliśmy. Właśnie. Czy twoja rodzina nie chodziła do kościoła? No, tylko na pogrzeby i wesela. I w najdłuższe noce, właściwie. Nie wiem, czy te dwa pierwsze się liczą. To tak właściwie wydarzenia. Moja mama pracuje w tej chwili w kościele i... ja tam nie chodziłam właściwie od kiedy miałem 14 czy 15 lat. Czy jej to przeszkadza? Udaje, że nie. Dobra, następna konstelacja. Cyk. 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 Proszę bardzo, co to jest? Gadaj. To kot. Ma strzały, które mu wystają z pleców. I goni diament. Ja tego kota nie pamiętam, kurwa. O, pamiętam tego. Nie, znam tego, ale nie pamiętam jego imienia. Mieszkał, kojarzysz tę historię o bogu lasu? Tak. Mój tata opowiadał mi historię o Adinie. O, tak, tak, tak. W każdym razie ten kot lubił świecące przedmioty. I był dobry w przedostawaniu się przez las. I był dobry w kradzieży. O, wow. Nazywałam go dupokotem, kiedy byłam mała. No i akurat taki diament od króla i został zastrzelony na śmierć. Ale był na tyle sprytny, że udało mu się wyskoczyć z własnego ciała. I stał się nieśmiertelny czy coś. Nieźle. Naprawdę nieźle. Dobra, następna konstelacja. Dobra, tutaj mamy jakąś większą. Co jest, kurwa, nie pasuje? O, ty kurwo, konstelacja jedna. Pierdolona. Co jest? To co tutaj, tylko sam trójkąt? Tak, sam trójkąt. No tutaj jest ten dzwon. I jest dzwon. A w środku jest oko, patrzące na ciebie. To jest... znam to właściwie z tego, z okładek albumów progrockowych. Wydaje mi się, że świat się kończy, kiedy zaczyna dzwonić. To właściwie miałoby sens, bo byłby naprawdę głośny. Nie ma głosu w kosmosie. Znaczy... właściwie to w ogóle nie ma głosu, zwykle. To brzmi naprawdę strasznie z jakiegoś powodu. No, tak przynajmniej to znaczy, że... nie, przynajmniej to oznacza, że nie zostaniemy zabici przez odgłos dzwonu. No dobra, następna. Nie tak. Hop, 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 hop. Hop, o, coś dużego tu mamy. That's what she said. Bach, a to jest wieloryb. Czy ty też mówisz po wielorybiemu? Błękitny wieloryb! To wieloryb. I ma cały świat na sobie. To tak jak u Pratchetta, kurwa, w świecie dysku. Tylko tam wieloryb... ja co ja pierdolę, kurwa, jaki wieloryb? Tam żółw zapierdalał przez ten, przez kosmos. Żółw, na którym stały cztery słonie i które trzymały płaski dysk na sobie. Tak było. Wow, to jest smutne. Tak. Ma dużo jakby odpowiedzialności na nim ciąży. Czy zdaje sobie z tego sprawę? Myślę, że po prostu zawsze jest taki, jak jest. Uff. Trzeba sobie pomyśleć. Zastanawiam się, dlaczego ludzie wymyślili coś takiego. Znaczy... właściwie, dlaczego konkretnie to wymyślili? Ktoś zobaczył wieloryba i pomyślał sobie, on powinien coś nieść na plecach. Znaczy wiesz, wieloryby są dosyć duże. Ale w czym właściwie wieloryb pływa? W kosmosie? To w sumie głupie, jakby wkurwiać się na starożytnych ludzi. Dobra, jest jeszcze jakaś konstelacja? No, trochę zboczyliśmy, znaczy trochę już tu jesteśmy, co? No chyba tak. No nieźle. No, wydaje mi się, że jest to dosyć bezpiecznie, a gwiazdy są bardzo ładne. Więc nie wierzysz mi w tego ducha, co? Właśnie, nie, właściwie ja w ogóle nie wierzę w duchy czy w bogów. Albo w jakieś moce nadprzyrodzone i w nic takiego. W ogóle? Znaczy, nie ma właściwie żadnego dowodu na to, prawda?
i ludzie próbowali, a ty próbowałeś? No, kiedy byłem dzieciakiem, opowiedz mi o tym. Więc nie wiem, ile ci właściwie powiedziałem, ale ile Greg ci powiedział, ale nie miałem najlepszego dzieciństwa. Tak, wydaje mi się, że to słyszałam. Czy było tak źle? Dlaczego było tak źle? Mój tata mnie nie za bardzo lubił i moja mama też nie. I nie musisz o tym opowiadać, jeżeli nie chcesz. Nie, jest okej. Okay. Mój tata często mnie bił. I moja mama chyba była gorsza, bo właśnie mnie nie karmiła. I dlatego tak bardzo lubię teraz gotować. Lubiła mnie iść ze mną do ciastkarni i zamykać drzwi bardzo mocno, żeby wszystko na mnie spadało. Nie, pantry, nie wiem co jest pantry, myślałem, że to ciastkarnia, ale chyba nie pastry, to jest ciastkarnia. No dobra, to pewnie gdzieś szła z nim, nie wiem, do jakiegoś magazynka czy coś. O mój Boże, Angus, nie wiedziałam o tym, to naprawdę okropne. Zamykała mnie czasami na dzień tam, albo na noc. Siostra mi tak robiła, siostra zamykała mnie w komórce, może pantry to jest komórka. Zamykała mnie w komórce, bo ona uczyła mnie czytać po polsku, znaczy czytać mi po prostu uczyła, jak miałem 4 lata. I jak coś mi się nie udawało, ona miała wtedy 12, to mnie zamykała w komórce. I tak mnie trochę się znęcała na mną psychicznie, aczkolwiek nie mam z tego powodu jakichś skrzywień, tak jak Angus. Więc udawałem, że mam psychiczne moce, nie psychiczne, nadprzyrodzone moce. I mogę dać znać sąsiadom. Albo jakoś otworzyć drzwi. Jak się domyślasz, nigdy nie zadziałało. Czy kiedykolwiek o tym powiedziałeś komukolwiek? Nigdy. Nie wiem dlaczego. Po pewnym czasie zacząłem się czuć winny z jakiegoś powodu. Kurwa, to jest głębokie. To było coś... Znaczy, wydawało mi się, że to jest coś złego, że coś... Może ja coś złego robię. Ale co, że byłeś gnębiony? Ale wiesz, że to nie jest twoja wina i byłeś dzieciakiem. Nie martw się o tym, o to, ja wiem o tym teraz, ale wtedy... Słuchaj, pytanie, czy mogę iść i skopać im wszystkim dupy? Wiesz, mam doświadczenie w rozpierdalaniu rzeczy. Wiesz, moja mama jest trochę stara w tej chwili i czasami muszę ją widywać. I mam brata, jest za morzem, w armii, a mój ojciec odszedł jakieś 10 lat temu, więc nikt nie wie, gdzie on jest i czy w ogóle żyje. Jeżeli żyje, to nawet nie chcę o tym wiedzieć. Angus, chciałbym cię po prostu przytulać w tej chwili przez wieczność. No cóż, i tak byłem szczęśliwszy niż większość dzieciaków. Po prostu... No, odpowiadając na twoje pytanie... testowanie moich nadprzyrodzonych zdolności tam w tej komórce sprawiło, że... Zacząłem się interesować paranormalnymi rzeczami i nauką i dołączyłem do Skeptic Society w internecie. I to mnie trochę zniszczyło, tę całą jakby supernaturalne głupoty we mnie. I dało mi coś do rozwiązania, coś co mogę gdzieś schować i nie wiem. I trochę mi to oszczędziło, tak mi się wydaje. Bo kiedy ktoś robi ci tyle rzeczy, to sprawia, że ty chcesz sobie robić te złe rzeczy. No i dlatego ludzie się tną, to prawda. No, ale w każdym razie żadnych duchów, żadnych bogów. Więc... Czuję się, jakbym już przez to przeszedł i będę bardziej... Że być może będzie mi łatwiej wierzyć w jakiegoś boga czy coś. A ty w ogóle wierzysz w cokolwiek? A to ona teraz mówiła, dobra, to okej, zmienia się sens zdania. No, wiesz, wierzę w konstelacje. I nie wierzę, że tam jest wieloryb, ale wierzę, że gwiazdy istnieją i że ludzie umieścili tego wieloryba tam. Tak jakby, nie wiem, no. Jesteśmy dobrzy w rysowaniu linii przez kosmos pomiędzy gwiazdami. I jesteśmy dobrzy w odnajdywaniu szlaków, nie szlaków, pattern. Jezus, kurwa. Nie znak, pattern to nie jest znak ani szlak. To jest jakiś... kurwa... Jezus, czekajcie chwilę! Pattern to jest taka jakby reguła, zasada. Jesteśmy dobrzy w odnajdywaniu tych przyczyn... O, przyczynowość, skutkowość.
No jesteśmy w tym dobrzy. I staramy się wsadzić nasze serca i umysły w to po całości. Nawet kiedy za bardzo nie chcemy. Więc wydaje mi się, że wszechświat, któremu nie zależy i ludzie, którym zależy... A wierzę w wszechświat, któremu nie zależy i w ludzi, którym zależy. Znajdywacze sensu. Właściwie znajdywacze sensu. Wydaje mi się, że wiele ludzi myśli... Nie myśli o tym, że znalazło Boga, ale że Bóg znalazł ich. Tak jakbyś, kiedy wydaje się im, że mają zły okres, tak jak ty miałeś. Bóg nigdy mnie nie znalazł. Ja zawsze byłem kompletnie sam w tej ciemni. Ale parę lat później Greg mnie znalazł, więc... Gwiazdy mogą cały czas być na niebie i mieć nas w dupie, ale ten wieloryb jest całkiem spoko. Jesteś naprawdę dobrą i bystrą osobą, Angus. Staram się, ale nie jestem lepszy od nikogo innego. Kurwa, jakie to są głębokie te dialogi, kurwa, tyle gier, tyle filmów, tyle seriali. Mogłoby po prostu chociażby 1/10 mieć tej głębi tych dialogów i tej fajności w tych dialogach, która tutaj jest. Ja wiem, że ja wam to trochę kaleczę, jakby trochę po angielsku. O kurwa, tam jest duch! Teraz go zauważyłem. Powinnam tutaj przychodzić częściej. Ha, 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 tak. Nie patrz na niego. Na kogo? Ktoś tam stoi za nami. Przy drzewach. O kurwa. O kurwa. Jak wygląda? Wysoko. Ma coś dziwnego, jakiś dziwny płaszcz. Jakiś taki płaszcz roboczy. O kurwa. To duch. Bardziej martwi mnie, że to jest żyjąca osoba. Stojąca w lesie, patrząca na nas. O Boże, o Boże. No dobra, nie panikuj. Idź za mną. Hej, ty! Nie rusza się. Chcesz... Jesteś sobie... Poszedłeś się przejść? Miła noc, co? Nie odpowiada. To trochę niefajne, co? To trochę zdecydowanie niefajne. Hej! Wiem, co zrobiłaś! Zrobiłeś. May, przestań. Widziałam cię! No, dobra, to teraz będziemy biec. Musimy się dostać do samochodu. Ale twoja astma... Mam inhalator. I to ten dobry. Nic na niebie i ziemi nie powstrzyma mnie przed tym. Dobra, zróbmy to. Głęboki wdech. In, out. Dobra. No i co, minęliśmy go. Dlaczego nic nie zrobiliśmy? Przebiegając koło niego, czemu nic nie zrobiliśmy? No i on też nam nic nie zrobił. O co chodziło? Myślałem, że to będzie straszniejsze, że nagle coś wyskoczy. Jezus, jak on kurwa szybko pędzi za nami! O ja pierdolę. Tam coś naprawdę... Dobra, już jesteśmy w aucie, tak? W gwałcie. Uch. W porządku, wielkoludzie? Będzie w porządku za kilka minut. Co to było? To był ten duch. To było coś dziwnego, co tam mieszka. I pewnie mnóstwo dzieciaków robi tam przyjęcia. I pamiętasz to przyjęcie, które, na którym się zżygałaś? To nie było tak daleko stamtąd. Ale dlaczego? O, co jest? May odpływa. O kurwa. Jak w GTA. Jak w GTA, jak on jechał tym samochodem i nagle odpłynął, kurwa, tak strasznie. Co się stało? Co to było? A, May? A, co jest? Czy mam się zatrzymać? Moja głowa, Jezus, Jezus. Dobra, dowieźmy cię do domu. Nie. Muszę z tobą porozmawiać z wszystkimi dzisiaj. Co? Z wszystkim, z każdym. Każdego z was potrzebuję. Dobra, dzięki za to, że przyszliście. Słuchaj, jeszcze raz. Mieszkamy tutaj. Tak, jesteś w moim dużym pokoju. No, ja przyjmuję podziękowania, więc wiesz, o co mniej więcej chodzi? Nie. To jest duch, który jest w mojej głowie. Tę noc, kiedy zobaczyłam go porywającego, albo przynajmniej myślałam, że to było porwanie, miałam taki sen, który ledwo co pamiętam, oprócz tego dźwięku, tego strasznego dźwięku i tego uczucia,
I za każdym razem, kiedy ten duch jest gdzieś obok, znowu to czuję i to jest coś, co otwiera mi głowę w mózgu. Mhm, trzy kropki. Wiem, że mi nie wierzycie. To nie jest tak, że ci nie wierzymy, że z tobą się coś dzieje. Tylko nie wierzymy ci za bardzo, że to jest duch. Znaczy, nie wiemy, czy to jest duch. Dokładnie tak. Jest jakieś 50 lepszych wyjaśnień na to wszystko. Na przykład jakich? Masz jakieś, nie wiem, stresowe migreny i zobaczyłaś coś, co cię naprawdę wystraszyło i zestresowało? Ja mam migreny. I May, no przeszłaś przez trochę w życiu i miałaś parę jakichś dziwnych życiowych zmian i, no nie wiem, i stres robi dziwne rzeczy z ludźmi. Okej, dobra, nieważne. Ja idę z powrotem do lasu i wiem, że tam coś jest. Nie wiem, co widziałam. Jeżeli mi nie wierzycie, spoko, pójdę sama. Naprawdę pójdziesz sama przez, to nie wiem, boisko do kosza. Jest późno. A co wam na tym wszystkim zależy? I tak mi nie wierzycie. Ja pójdę. Jest. Posłuchaj, nie wierzę w duchy, ale wierzę w ciebie. O, stary. Znajdźmy tego ducha. Chciałem, tak myślałem w głowie, układałem, żeby powiedzieć coś podobnego, ale powiedziałeś to lepiej. O, kochani jesteście. A to nawet nie jest sezon polowań na duchy. Tak. Jesteśmy wyjętymi spod prawa. Dzięki wielkie za wiarę we mnie. No, po prostu ja nie chcę, żeby się kurwa gdzieś tam szwendała. Sama. W nocy. No dobra, close enough. Okej. Idziemy upolować ducha. Nie byłam na takiej wyprawie dawno, dawno. Posłuchajmy słów. Czemu? Sowy są spoko. Dobra. Mam pracę rano. Znajdźmy tego ducha. Angus is psychic, but his head blocks it. To dobre. Dobra, idziemy powoli, idziemy mostkiem. Dlaczego nigdy tutaj nie byłam? Może przez płot? Nie, ludzie tutaj chodzą zawsze. Zawsze chodziłem tu, jak miałem 12 lat. Co tutaj takiego jest? No stare jakieś rzeczy, drzewa i zwierzęta. No to co, idziemy? Co jest B? Nic. Nic? Czyli coś jest, kurwa. Modliłam się. Wow! Naprawdę? Tak, chodźmy. Fuck! Patrzcie, możemy nimi sterować. A nie możemy skakać, no trudno. Idą w równym szeregu za mną. Obowiązek żołnierski. Idziemy, robi się coraz ciemniej. Coraz więcej gwiazd widać. Tutaj też w pokoju się robi coraz ciemniej. Powinienem zapalić światło, ale mam na to wyjebane. Dobra, tutaj są rozpierdolone rzeczy rzeczywiście. Wow. No co, wow. Musimy gdzieś przesunąć te rzeczy, tak mi się wydaje. Pamiętasz te rzeczy, kiedy miałeś 12 lat, Greg? Tak, bałem się ich. Jak one się w ogóle tutaj znalazły? Co jest? Nic. Tak po prostu te stare rzeczy tutaj są każdej nocy, kiedy idziesz spać. I one są tutaj w ciemności. Takie stare. Takie stare. To jest takie dobre pytanie właściwie, które można sobie zadać, czy... Znaczy, to jest klasyczne takie pytanie. Czy słychać powalające się drzewo w lesie, w którym nikogo nie ma? Dude! May! Nie, wszystko w porządku. Powinniśmy wracać, to głupie. Nie, May jest zawzięta. Nie, jest w porządku. Fan, zabawa, polowanie na duchy. Dobra, przechodzimy pomiędzy wagonikami. To wygląda jak... A, to wagoniki górnicze pewnie, to jest kopalni. Dobra, robi się trochę jaśniej. Tylko od czego? Znaczy ta czerwona łuna wcale nie zwiastuje, że jest fajniej. Wręcz jest mroczniej. Wygląda, jakby po prostu krew się unosiła w powietrzu. Mgła krwi. Kapuśniaczek. Co jest? Co jest? O mój Boże! Co to kurwa jest? Nie, nie! O cholera, obudził się. Czy ktoś ma sok? Nie, chłopaki. Ach, cholera. Chłopaki, czekajcie. Lerf?
Wiedziałeś, że to się stanie. Wiedziałeś to od momentu, w którym wszystko spierdoliłeś. Nie chodzi o to, że byłeś po złej stronie, ale to był błąd! Naprawię go! No właśnie w ten sposób go naprawiasz. Czy nie mam możliwości popełniania błędów? Jednego błędu? Zostawiłeś pierdolone ramię przed kurwa klik-klakiem. Przez ciebie Bóg wie, co się stanie z tym miastem. Co miałem zrobić? To było twoje spierdolenie. O kurde, jego noga się zaklinowała. I to nie jest tak, że nie mogłeś zadzwonić po któregoś z nas. Czy tam jakoś wezwać. Spanikowałem, okej? Byłem po prostu zażenowany. Naprawdę wolałbym, żebyś zadzwonił do mnie, Lurf. Myślisz, że ktokolwiek z nas chce to robić? Dobra, słuchajcie, możemy to jakoś wyjaśnić. Nic tu do wyjaśniania, ale... Ale ja mam rodzinę! Lurf, nie obrażaj nas. Nie musisz się martwić ani o Ginny, ani o dziewczynki. Zajmiemy się nimi. I nigdy nie będą chciały niczego. Ale przecież... Nie... Bacz... Nie uda mu się spierdolić z tą... nogą... Oh hell, dobra, nie wiem. Dave, Rick, Benny. Chłopaki, znacie mnie. Dobra, Dave, trzymaj go. Przykro mi, Lurf. Wiesz, że nie mamy wyboru. I byłoby miło, gdybyś nie zwalał na nas winy, wiesz? Nie! Co oni mu robią, kurwa? Aaaa, czy oni go tną, kurwa? Oni są jak ISIS, kurwa? Oni mu ucinają głowę? Aaaa! Dobra, jest wolny. Nie, oni mu ucięli nogę. Lurf. Aaaa! Lurf. Nikt cię stąd nie usłyszy. Ale po prostu upokarzasz się. Aaaa! No dobra. Idźmy z tym dalej. Byłoby fajnie, gdybyś nam to ułatwił, Lurf. O Jezus, jego kość wystaje. Co jest? O cholera. May? May Borowski? Biegnijmy! Fuck! Jezus! Ja mogę biec przed nimi. Skacz przez to. Kurwa, to ich nie powstrzymuje. Myślałem, że to ich trochę powstrzyma. Jezus, kurwa, to jest jak w tym. Another World. Jak goniła ta bestia. Fuck! Przeskakuj, May. Przeskakuj, przeskakuj, przeskakuj. Kurwa, oni cię doganiają. Dawaj. Dawaj, Mario. Dawaj, Mario. Jezus, oni są coraz bliżej. Kurwa, jak długo będę przez te polany biegła. Biegła. Czy mi się udało, czy się nie udało? Fuck! Co tam się porobiło? Dramatyczna muzyka. Part 4. Koniec wszystkiego. Fuck. Czemu oni są w domu? Co jest grane? Nieźle, nieźle. Tak. Już prawie zapomniałem, jak się w to gra. To jest przecież jak z jeżdżeniem na rowerze. Gram w tę grę, kiedy zasypiam. Popatrz na Smartiego. Próbuję sobie przypomnieć każde miejsce, w którym byłem. W porządku jakimś. Wow. Gdzie jest May? Co jest grane, kurwa? O chuj chodzi. Dobra, więc... Ja teraz ruszam się... B? Dlaczego, kurwa? Dobra, słuchajcie. Dlaczego? Dowiecie się i ja się dowiem w przyszłym odcinku. Zostawcie suba, ta seria jest genialna. Znaczy, ta seria już się kończy, podejrzewam, niedługo i to... Ciężko mi powiedzieć, co się stanie, ale jest grubo, kurwa, i... I naprawdę ta gra to jedna z fajniejszych rzeczy, jakie mnie spotkały w 2017 roku. Zostawcie suba, zostawcie lajka, zostawcie komentarz. Widzimy się w przyszłym odcinku. Na razie.